Do naszego miasta zjechało się blisko 400 młodzieżowych sportowców ze 150 klubów z całej Polski, którzy walczyli o medale w 38 konkurencjach. Pierwsza poważna lekkoatletyczna próba stadionu. Polski Związek Lekkiej Atletyki, osoby nominowane do olimpiady, czyli to fajny start. Cieszę się, że władze miasta doprowadziły do budowy takiego stadionu i cieszę się, że władze i organizator podjął się zrobić bardzo fajne mistrzostwa. Na pierwszy rzut oka wszystko pasuje, organizacja na początku wygląda bardzo dobrze. Jeleniogórzanie nie przegapili takiej okazji i tłumnie stawili się w parku sportowym Złotnicza. Już pierwszego dnia mogli podziwiać m.in. zawody w rzucie młotem. W tej konkurencji nie miał sobie równych Sebastian Janusz. Uważam, że mogłem w tym roku przekroczyć nawet granicę 70 metrów. Tutaj tylko zaliczony tylko jeden rzut na odległość 65 metrów. No troszkę to jest mało. To jest taki rzut na zaliczenie. Najgłośniej na trybunach zrobiło się w finale biegu na 110 metrów przez płotki, gdzie trzecie miejsce zdobył jeleniogórzanin Tomasz Kołodziejski. Jestem bardzo zadowolony, naprawdę. Mimo to na połowie eliminacji spodziewałem się, że będzie lepszy czas, ale i tak jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się zająć trzecie miejsce. No, chłopaki byli dzisiaj w lepszej dyspozycji, no. Ale mam nadzieję, że na hali już powalczymy, będę miał większe szanse z nimi. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski były pierwszymi lekkoatletycznymi zawodami na zmodernizowanym stadionie w Jeleniej Górze. Już planowane są kolejne. Właściwie pierwszy możliwy termin, czy pierwsze możliwe do pozyskania zawody tej rangi, czyli Mistrzostw Polski, dlatego że procedura pozyskania zaczęła się w ubiegłym roku, w październiku, zakończyła się w zimie i tak naprawdę dzisiaj dopiero widzimy tego efekt. W tej chwili jesteśmy przed aplikacją o kolejne zawody tej rangi i zobaczymy, czy uda nam się w przyszłym roku zaproponować podobne wydarzenie. 33. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski dały przedsmak tego, co czekać nas będzie w trakcie nadchodzących letnich Igrzysk Olimpijskich. Zwłaszcza, że część startujących w Jeleniej Górze sportowców zobaczymy w Rio de Janeiro.